meczu pierwszej ligi piłki ręcznej pań Słupia Słupsk zgodnie z oczekiwaniami kibiców pokonała na własnym parkiecie Stowarzyszenie Handball Korona Kielce 29-22, do przerwy prowadząc już 14-10. Przed tym meczem Słupia stawiana była w roli zdecydowanego faworyta. Drużyna z Kielc, choć niżej notowana, nie poddawała się i walczyła w Słupsku do samego końca. Słupszczanki zajmujące trzecie miejsce w tabeli musiały się natrudzić, aby pokonać zamykające stawkę kielczanki. Pierwsza połowa tego spotkania, chociaż toczyła się pod wyraźne dyktando gospodyń, do najłatwiejszych nie należała. Pomimo prowadzenia Słupszczanek od pierwszej do 30 minuty, to goście zbliżali się momentami nawet na zaledwie jedną bramkę różnicy. Pierwsza połowa zakończyła się zwycięstwem Słupi Słupsk 14-10. Ostatecznie po bardzo wyrównanym widowisku Słupia Słupsk wygrała zasłużenie ze Stowarzyszeniem Handball Korona Kielce 29-22. Najwięcej bramek dla Słupszczanek zdobyła Agnieszka Łazańska, 11. 6 dołożyła Małgorzata Trawczyńska. Łatwy mecz to nie był? No nie, tego się spodziewałyśmy. Wiedziałyśmy, że to nie będzie spacerek. Kielce to tak naprawdę świetny zespół. Miejsce tabeli tego no nie odzwierciedla. Są to, grają zawodniczki, które grały dobre lata, długie lata w reprezentacji i Polski, i Rosińska, i tutaj świetne występy w Ekstraklasie. Także faworytem tego spotkania byłyśmy tylko i wyłącznie miejscem w tabeli. Ale łatwo co prawda nie było, jednakże te ostatnie minuty pokazały, że mimo, że są zawodniczki bardziej doświadczone, może mające to boiskowe cwaniactwo, to jednak młodość po raz kolejny płata im figla. Tak, właśnie. Cieszę się, że od momentu, kiedy zaczęłyśmy tracić te bramki, zrobiło się tylko dwoma dla nas. Dziewczyny potrafiły zagrać w ataku konsekwentnie, mądrze i co przyniosło efekt. Druga połowa tego spotkania, kilkanaście minut do końca całego meczu, przerwa na żądanie trenera gospodarzy i pani mówi takie słowa swoim podopiecznym. Dziewczyny, trzecia bramka stracona w tym samym stylu, zróbmy coś. Tak jest, straciłyśmy trzy bramki pod rząd, nie ustawiając obrony, byłyśmy chaotyczne, zamiast spokojnie wrócić, ustawić każdą na swojej pozycji, biegałyśmy tam, gdzie nie potrzeba, no i na całe szczęście później Kaśka Kowalczuk następne 10 minut grała tak, jak powinno być. To przyniosło właśnie efekt w postaci tego, że Kielce bardzo się gubiły, my mogłyśmy z tego wyprowadzać kontrę. Ostatni mecz z AZS-em AWF Warszawa u siebie. Dzisiaj z Koroną Kielce. Za tydzień kolejne spotkanie także we własnej hali. Czy to dodatkowo wpływa na to, jak grają pani podopieczne na parkiecie? No oczywiście, że tak. Zawsze kibice są tym dodatkowym zawodnikiem na boisku. Cieszy nas to, że przychodzi na mecze coraz więcej ludzi, jest doping i na pewno dziewczynom dodaje to skrzydeł. To teraz kolejne spotkanie. Także we własnej hali, ale łatwe już chyba nie będzie. No nie, nie będzie. Zespół z Kościerzyny i finansowo, i sportowo przygotowany jest na awans, ale będziemy walczyły. Czyli młodość, koncentracja, konsekwencja i to, co widzieliśmy w ostatnich dwóch meczach. Tak jest. Mamy nadzieję, że to wszystko pójdzie po naszej myśli. Jak podsumowałabyś dzisiejsze spotkanie? Łatwo chyba nie było. Na pewno łatwo nie było. Od początku meczu starałyśmy się być maksymalnie skoncentrowane. Nie brałyśmy do siebie tego, że zespół jest Beniaminkiem. Grałyśmy konsekwentnie w ataku pozycyjnym, w obronie. Nie wszystko nam wychodziło, ale uważam, że zagrałyśmy dobre spotkanie. To swoisty paradoks. Są zespoły, które wysoko stoją w tabeli. Wy łatwo je ogrywacie wysoką różnicą punktów, bramek, a tymczasem drużyna, która przyjeżdża jako ostatnia z tabeli, wy jesteście na trzecim, czwartym miejscu i okazuje się, że ona łatwo się nie daje ograć. Zespół z Kielc ze wszystkie mecze, które rozegrał, przegrał małą różnicą bramek. Tam była różnica dwóch, jednego gola i wiedziałyśmy, że musimy być skoncentrowane. Trenerka nas odpowiednio zmotywowała i wyszłyśmy na mecz bojowo nastawione. Z czego jesteś szczególnie zadowolona dzisiaj? Z tego, że grałyśmy bardzo dobrze i konsekwentnie w ataku pozycyjnym. Jeszcze musimy poprawić obronę, ale to jeszcze dużo, dużo przed nami.
Taka seria swoista meczów rozgrywanych na własnym parkiecie, czy udział kibiców w tym widowisku, czy to ta świadomość, że gracie na własnym parkiecie, was dodatkowo mobilizuje do gry? Tak, wydaje mi się, że wszystkim dziewczynom to dodatkowo dodaje skrzydeł, kiedy kibice bardzo, bardzo głośno nas dopingują i zapraszamy wszystkich serdecznie na każde spotkanie, jakie rozgrywamy w Słupsku. A kolejny mecz już w następny weekend. Tak, kolejne spotkanie rozgrywamy z drugim zespołem z tabeli, to będzie Kościerzyna, na pewno nie będzie łatwo, dziewczyny z Kościerzyny są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, ale na pewno łatwo skóry nie oddamy. Drużyna z Kielc, ostatnia w tabeli, Słupia Słupsk trzecia albo czwarta, zależy jak przeliczać te drobne różnice bramkowe, ale zespół z Kielc łatwym przeciwnikiem nie był. Nie był. Kielczanki mimo tych dwóch punktów, które mają w swoim dorobku, to kilka meczów przegrały zaledwie jedną, dwoma bramkami, więc to był w zasadzie ciężki przeciwnik i byłyśmy przygotowane, że przyjadą z nami walczyć. Ten zespół ma kilka doświadczonych zawodniczek, które pokazywały swoje umiejętności na boisku, ale no jak widać, nasza determinacja pozwoliła nam osiągnąć dobry wynik. Najlepsze momenty tego meczu? Uważam, że najlepszym momentem był początek jak i koniec. Po małym rozprężeniu gdzieś w środku meczu, to końcówka naprawdę była dobra. Ostatnie kilkanaście minut rywalki dogoniły was na niewielką różnicę bramek. Czy wtedy zapaliło się w waszych głowach takie światełko ostrzegawcze? O, jeszcze zwycięstwa w garści nie mamy? Tak, potem jak trenerka wzięła czas i trochę ochłonęłyśmy, powiedziała nam kilka ważnych wskazówek, co mamy robić i jak grać, to uważam, że potem się już tak spięłyśmy i do końca pokazałyśmy, że jednak mecz należy do nas. Kolejny mecz słupskie szczypiornistki rozegrają także przed własną publicznością. W najbliższą sobotę, 29 listopada, piłkarki ręczne Słup i Słupsk podejmą wicelidera rozgrywek pierwszej ligi pań UKS PCM Kościerzynę. Początek meczu o godzinie 15 w hali pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Szarych Szeregów w Słupsku. Relacja z tego spotkania w serwisie sportowym 10 minut TV. To będzie najciekawszy mecz kończący rundę jesienną piłkarskiej czwartej ligi. Tak o niedzielnym spotkaniu Gryfa Słupsk mówią sympatycy futbolu w regionie. Piłkarze Gryfa w niedzielę w samo południe podejmą na własnej murawie zespół Pogoni Lęborg. Przed jutrzejszymi derbami rozmawialiśmy z trenerem Gryfa Słupsk, Grzegorzem Bednarczykiem. Grzegorz Bednarczyk, trener Gryfa Słupsk, witamy. Witam serdecznie. Panie trenerze, niedzielny pojedynek. Zdaje się, że mecze z Pogonią Lęborg to nie są tylko mecze o ligowe punkty. No zgadza się. Na pewno atmosferę podgrzewają troszkę kibice z właśnie strony, ale my się koncentrujemy na tym, jak na każdym kolejnym spotkaniem ligowym i na pewno chcemy ten ostatni mecz wygrać u siebie i mieć spokojną zimę. Jak przygotowania, jak stan kadrowy? Stan kadrowy jest, można powiedzieć, w 99%. Zdarzyły się nam lekkie urazy, że tak bym to nazwał, ale mam nadzieję, że one do meczu mistrzowskiego już zostaną zniwelowane, także że będziemy w 100%. No na pewno nie zagra Jarosław Felisiak z racji tego, że pozuje za kartki. Trenerzy zazwyczaj przed meczami derbowymi, a o takim tutaj możemy mówić w niedzielę, Gryf Słupsk, Pogoń Lęborg, rywale z zamiedzy chciałoby się rzec, wspominają, że nie trzeba szczególnie motywować zespołów, a czasami wręcz trzeba jeszcze swoich podopiecznych uspokajać, jak jest w przypadku Gryfitów? No ja bym określił to troszkę inaczej. My mamy dobre wyniki w tej rundzie i jest dobra atmosfera w zespole. To jest podstawa, tak? Nie walczymy z nożem na gardle, także nie jest dla nas to jakiś mecz o życie. Na pewno zawodników, czy tak w cudzysłowie się powie, że nie trzeba motywować. Oni sami doskonale wiedzą, że ten mecz muszą wygrać, bo kibice na stadionie tego oczekują. I sama ambicja sportowa powinna ich motywować. To spotkanie z pewnością nie może być meczem, o którym możemy mówić w statystykach, ale jeżeli spojrzelibyśmy na obydwa zespoły, Gryf Słupsk tutaj jest oczywiście w lepszej sytuacji niż lęborska Pogoń, chociażby patrząc na te serie, które lęborczanom się w tym sezonie przydarzały. No tak, znamy wyniki Pogoni Lęborg, wiemy, że mają problemy kadrowe. Ale jeszcze chciałbym podkreślić, że nie możemy już przed meczem sobie dopisywać trzech punktów.
bo nawet z tego sezonu mamy przypadki, że gdzieś ta demobilizacja zespołu i gdzieś słabe zaangażowanie, bo słabszy zespół przyjechał. Nie możemy sobie na to pozwolić. Musimy wyjść od pierwszych minut z dużym zaangażowaniem, z wolą walki i wtedy na pewno będzie sukces. Jedyną niewiadomą to jest na dzień dzisiejszy stan boiska, bo jak wiemy, nasze boisko jest grząskie, ciężkie. Cieszymy się też, że nie pada deszcz i to boisko w miarę wygląda. Także że myślę, że to nie będzie przeszkodą w dobrym widowisku. Znamy już aspekty mentalne, znamy aspekty techniczne, a jeszcze trenera zapytam o taki główny atut Gryfa Słupska w tym niedzielnym spotkaniu. No, naszym atutem na pewno będzie siła ofensywna, tak? Dużo strzelamy w tej rundzie bramek i na pewno będziemy chcieli atakować. Ale jak się będzie mecz układał, to wszystko pokaże i zweryfikuje boisko. Najważniejsze jest to, żeby do tego meczu podejść z sercem, z wolą walki, tak jak wcześniej już mówiłem. Jeżeli strzeli się jedna bramka, drugą bramkę, to na pewno ten mecz będzie spokojniejszy, wynik się będzie lepiej układał. No przede wszystkim będę uczulał zespół na tym, żeby nie popełnić prostych błędów i nie stracić prostej bramki, chociażby takie jak z Dzierzgoniem, gdzie szybko otworzył się dla nas wynik, a przypadkowa sytuacja, stracona bramka z rzutu karnego. No i później już troszkę ciężej nam się grało, musieliśmy więcej włożyć sił i zaangażowania, żeby uzyskać korzystny wynik. No i tak to później gdzieś tam może się odbiło, że w końcówce znowu straciliśmy bramkę. Gdyby mógł trener zachęcić w kilku słowach kibiców, którzy mieliby przyjść w niedzielę obserwować ten mecz w samo południe, dlaczego warto być tego dnia na zielonej? No choćby dlatego, że na pewno będą padały bramki. Zespół w tym sezonie gra bardzo ofensywnie, strzela dużo bramek i na pewno dla kibiców piłki nożnej to jest to, co każdy by chciał oglądać. Ostatnio też jesteśmy zadowoleni z reprezentacji Polski i strzelamy bramki, dlatego na pewno u nas nie będą gorsze i miejmy nadzieję, że ten mecz wygramy różnicą przynajmniej dwóch bramek i dlatego zapraszam wszystkich na to spotkanie. Niedziela, godzina 12, stadion przy ulicy Zielonej w Słupsku, a o kulisach tego meczu, o przygotowaniach opowiadał trener Gryfa Słupsk Grzegorz Bednarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gryf Słupsk jest wiceliderem rozgrywek czwartej pomorskiej ligi, zaś Pogoń Lęborg zajmuje 13 miejsce w tabeli. Niedzielny mecz Gryfa w Słupsku, określony przez policję jako podwyższonego ryzyka, odbędzie się bez udziału kibiców z Lęborka. Początek spotkania o godzinie 12 na stadionie przy ulicy Zielonej. Relacja z meczu w serwisie sportowym 10 minut TV.